Przed podwyższeniem krzyża. Kochany bracie, kochana siostro. O ile możesz i chcesz, weź do ręki krzyż i rozważ, jak wielkie rzeczy dobry Jezus uczynił dla ciebie. Dziś rano mój godny uwielbienia Jezus ukazał się, gdy obejmował krzyż. Zastanawiałam się w swoim wnętrzu, jakie były Jego myśli, gdy otrzymał krzyż. A On powiedział do mnie: Córko moja, gdy otrzymałem krzyż, objąłem go jak swój najdroższy skarb, ponieważ na krzyżu dałem posag duszom i je ze sobą zaślubiłem. Patrząc na krzyż, na jego długość i szerokość, uradowałem się, ponieważ ujrzałem w nim posag wystarczający dla wszystkich moich oblubienic. Żadna z nich nie musiała się obawiać, że nie będzie mogła mnie poślubić, gdyż trzymałem w garści na krzyżu kwotę ich posagu, ale pod jednym tylko warunkiem: jeśli dusza przyjmie małe podarunki, które jej posyłam, czyli krzyże, jako rękojmię, że przyjmuje mnie za oblubieńca. Zaślubiny się odbywają, a ja przekazuję jej dar posagu. A jeśli nie przyjmuje podarunków, to znaczy, nie poddaje się mojej woli, wszystko zostaje rozwiązane. I mimo że chcę jej przekazać posag, nie mogę tego uczynić, ponieważ aby zaślubiny mogły mieć miejsce, potrzebna jest wola po obu stronach. A jeśli dusza nie przyjmuje podarunków, oznacza to, że nie chce przyjąć zaślubin. Całuję Twój krzyż, Panie mój, całuję go. Przytulić się chcę i nie opuszczę go. Nie, całuję Twój krzyż, Panie mój, całuję. Na nim chcę żyć i z nim iść drogą swą. Kocham ten krzyż, kocham mój krzyż, kocham ten krzyż, Jezu mój. Ty wiesz, kocham Twój krzyż, kocham Twój krzyż, kocham Twój krzyż, Jezu mój, Ty wiesz, że kocham go i jak kocham go. Córko moja, kiedy otrzymałem krzyż, spojrzałem na niego z góry na dół, aby zobaczyć miejsce, które każda dusza na nim zajmowała.
a pośród wielu dusz spojrzałem z większą miłością i zwróciłem szczególną uwagę na te dusze, które miały być poddane mojej woli i które miały w niej żyć. Patrzyłem na nie i widziałem, że ich krzyż był tak długi i szeroki jak mój, ponieważ moja wola uzupełniała to, czego brakowało ich krzyżowi. Rozciągała go i powiększyła tak bardzo, żeby był taki jak mój krzyż. Och, jak bardzo twój krzyż się wyróżniał, był bardzo długi. Tyle lat cierpienia w łóżku jedynie po to, by wypełnić moją wolę. Moim krzyżem było spełnienie jedynie woli mojego Ojca Niebieskiego, twoim spełnieniem mojej woli. Jeden oddawał cześć drugiemu, a ponieważ jeden i drugi posiadały ten sam wymiar, wydawały się jednym tylko krzyżem. Moja wola posiada moc zmiękczenia tego, co twarde, osłodzenia tego, co gorzkie oraz wydłużenia i rozszerzenia tego, co krótkie. Kiedy poczułem krzyż na swoich ramionach, tak też poczułem miękkość i słodycz krzyża dusz, które miały cierpieć w mojej woli. Ach, moje serce odetchnęło z ulgą, a miękkość tych krzyży sprawiła, że krzyż się wpasował w moich ramionach i zagłębił się tak bardzo, że zrobił mi głęboką ranę. I chociaż przyniósł mi gorzki ból, poczułem jednocześnie miękkość i słodycz dusz, które miały cierpieć w mojej woli. A ponieważ moja wola jest wieczna, ich cierpienie, ich zadośćuczynienia i ich czyny rozchodziły się w każdej kropli mojej krwi, w każdej ranie i w każdej zniwace. Moja wola sprawiła, że dusze te były jakby obecne, kiedy mnie znieważali, od grzechu pierwszego człowieka aż po wszystkie zniewagi, teraźniejsze i przyszłe. To właśnie one przywracały mi prawa mojej woli, a ja z miłości do nich uchwalałem odkupienie. I jeśli inni korzystają z dóbr odkupienia, to dzięki tym duszom, to dzięki nim biorą w nim udział. Nie ma dobra ani w niebie, ani na ziemi, które ja przyznaję, a które nie byłoby ze względu na te dusze. Obejmij mnie, mój krzyżu, obejmij mnie, proszę Cię. Nie pozwól mi z Ciebie schodzić, nawet kiedy jest źle. Obejmij mnie, krzyżu mój, obejmij mnie. Obejmij mnie, krzyżu mój, obejmij mnie, proszę Cię. Proszę Cię. Jezus ukrzyżowany, Twój przypadek mogą znaleźć na Kalwarii. Ja, kapłan i ofiara wyniesiony na drzewie krzyża, chciałem, aby kapłan mnie doglądał w tym stanie ofiary. Kapłan, którym był święty Jan i który reprezentował dla mnie rodzący się Kościół. W nim widziałem wszystkich razem. Papieży, biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych. A on, gdy mnie doglądał, poświęcał mnie w ofierze dla chwały Ojca i dla pomyślności rodzącego się Kościoła.
To nie był przypadek, że kapłan mnie doglądał w tym stanie ofiary. Wszystko było głęboką tajemnicą ustaloną, ab eterno, od wieczności, w boskim umyśle. Oznacza to, że gdy wybieram duszę ofiarną do ważnych potrzeb Kościoła, kapłan ofiarowuje mi ją, dogląda jej, pomaga i zachęca ją do cierpienia. Jeśli to dobrze zrozumieją, oni też, tak jak święty Jan, otrzymają owoce dzieła, którego się podejmują. Ileż on dóbr nie otrzymał za to, że mnie doglądał na Kalwarii. A jeśli nie zrozumieją tego dobrze, będą jedynie stawiać mojemu dziełu nieustannie przeszkody, przekreślając moje najpiękniejsze plany. Poza tym moja mądrość jest nieskończona, a kiedy posyłam duszy kilka krzyży, aby ją uświęcić, nie wybieram tylko jednej, ale 5, 10, ile mi się podoba, tak, aby nie tylko jedna, ale i wszystkie razem mogły się uświęcić. Podobnie było na Kalwarii, gdzie nie byłem sam. Oprócz kapłana miałem także i matkę. Miałem przyjaciół, a nawet nieprzyjaciół, z których wielu, widząc cud mojej cierpliwości, uwierzyło, że byłem Bogiem, jakim naprawdę byłem, i się nawróciło. Czy otrzymaliby te wspaniałe dobra, gdybym był sam? Oczywiście, że nie. Córko moja, chciałem być ukrzyżowany i wyniesiony na krzyżu, aby dusze, w zależności od tego, czy mnie pragną, mogły mnie odnaleźć. Ktoś zatem chce, abym był nauczycielem, ponieważ odczuwa potrzebę bycia pouczonym. Zniżam się więc, aby go nauczyć zarówno małych, jak i najwznioślejszych i najszlachetniejszych rzeczy, aby uczynić go najbardziej uczonym ze wszystkich uczonych. Inny ubolewa z powodu porzucenia i zapomnienia. Chciałby odnaleźć Ojca. Przychodzi do stóp mojego krzyża, a ja się staję Jego Ojcem i daję Mu zamieszkanie w swoich ranach, jako napój swoją krew, jako pokarm swoje ciało i jako dziedzictwo swoje własne królestwo. Drugi jest chory i już odnalazł we mnie lekarza, ponieważ nie tylko go uzdrawiam, lecz także daję mu niezawodne lekarstwo. Aby nie popadł więcej w chorobę. Jeszcze inny jest załamany z powodu oszczerstw i zniewag. U stóp mojego krzyża odnajduje swojego obrońcę, który nawet mu zwraca oszczerstwa i zniewagi przemienione w boską chwałę. Tak samo jest z całą resztą. Kto więc chce, abym był sędzią, znajduje we mnie sędziego. Kto chce, abym był przyjacielem, oblubieńcem, adwokatem, kapłanem, takim mnie znajduje. Dlatego chciałem mieć ręce i stopy przybite, aby się nie sprzeciwiać temu, czego oni pragną, i tym samym stać się takim, jakim mnie chcą,
Ale biada tym, którzy widząc, że nie mogę poruszyć nawet jednym palcem, ośmielają się mnie znieważać. Moje godne uwielbienia dobro, gdy cierpiałeś ukrzyżowanie, wszystkie dusze posiadały swoje miejsce w Twoim człowieczeństwie. Skoro tak, to gdzie dokładnie znajdowało się moje? A on, córko moja, miejsce kochających dusz było w moim sercu. Ciebie zatem zatrzymałem nie tylko w sercu, jako że miałaś pomagać w odkupieniu, będąc ofiarą, lecz także we wszystkich moich członkach jako ich pomoc i pociecha. Odwagi. W tym stanie znajduje się obecne pokolenie. Namiętności, którymi zostały ogarnięte wszystkie klasy, są tak wielkie, że stworzenia są zalane tymi namiętnościami oraz najbrzydszymi nałogami. Zgnilizny i błota jest tak wiele, że aż je zatapiają. Dlatego chciałem, abyś zniosła boleść duszenia w gardle. Jest to niewyobrażalna i ogromna boleść, a ponieważ nie mogłem już dłużej znieść widoku ludzkości duszącej się swoim własnym złem, potrzebowałem od Ciebie zadośćuczynienia. Wiedz jednak, że ja również znosiłem tę boleść. Kiedy mnie krzyżowali, tak bardzo rozciągnęli mnie na krzyżu i tak bardzo naciągnęli wszystkie moje nerwy, że poczułem, jak się przerywają i skręcają. A nerwy gardła przyniosły mi jeszcze większy ból i były jeszcze bardziej naciągnięte. Tak, iż czułem, że się duszę. Był to krzyk ludzkości zatopionej namiętnościami, która ściskając mnie za gardło, zatapiała mnie boleściami. Ta moja boleść była straszna i okropna. Doświadczałem naciągania nerwów i kości gardła, przez co czułem, jak się przerywały wszystkie nerwy mojej głowy, ust, a nawet oczu. A napięcie było tak wielkie, że każdy mały ruch dawał mi odczuć śmiertelne boleści. Sprawiał, że nie mogłem się poruszyć. Innym razem zaś tak się skręcałem, że okropnie się uderzałem o krzyż, a sami wrogowie byli tym przestraszeni. Dlatego powtarzam odwagi. Moja wola doda Ci sił do wszystkiego. Córko moja, ileż to jeszcze rzeczy ma objawić moja Boża wola o tym, co moje człowieczeństwo w niej zdziałało. Moje człowieczeństwo musiało dokonać odkupienia w obrębie wieczności, aby móc go dokonać w sposób doskonały i całkowity. To dlatego potrzebna była odwieczna wola. Gdyby moja ludzka wola nie miała z sobą odwiecznej woli, wszystkie moje czyny byłyby czynami wyznaczonymi i skończonymi. Natomiast z odwieczną wolą były nieograniczone i nieskończone. Toteż moje boleści i mój krzyż
musiały być nieograniczone i nieskończone. Wola Boża sprawiała, że moje człowieczeństwo odnajdowało wszystkie te boleści i krzyże, tak iż rozpościerała mnie na całej ludzkiej rodzinie, od pierwszego do ostatniego człowieka. Wchłaniałem w siebie wszystkie rodzaje cierpienia, a każde stworzenie utworzyło dla mnie krzyż, tak iż mój krzyż był tak długi, jak długie są i będą wszystkie wieki, oraz tak rozległy, jak rozległe są ludzkie pokolenia. To nie był tylko mały krzyż na Kalwarii, na którym Żydzi mnie ukrzyżowali. Ten na Kalwarii był tylko podobieństwem długiego krzyża, na którym ukrzyżowała mnie najwyższa wola. Wszystkie więc stworzenia ukształtowały długość i szerokość mojego krzyża i gdy go kształtowały, były jednocześnie do niego wszczepiane. A gdy wola Boża mnie na nim rozpostarła i mnie ukrzyżowała, uczyniła go nie tylko moim, ale i wszystkich tych, którzy go ukształtowali. Dlatego potrzebowałem obrębu wieczności, w którym mógłbym utrzymać ten krzyż. Przestrzeń ziemska by nie wystarczyła, żeby go utrzymać. Och, jak bardzo będą mnie kochać, kiedy się dowiedzą, co moje człowieczeństwo uczyniło w woli Bożej i co wola Boża dała mi przecierpieć z miłości do nich. Mój krzyż nie był z drewna, nie, były nim dusze. To dusze odczuwałem pulsujące na krzyżu, na którym rozpostarła mnie wola Boża. Żadnej nie pozwoliłam mi umknąć. Wszystkim przyznała miejsce. I aby przyznać miejsce wszystkim, rozciągała mnie w sposób tak przeszywający i z tak okropnym bólem, że boleści męki mógłbym nazwać malutkimi, mógłbym je nazwać osłodą. Dlatego pospiesz się, ażeby moja odwieczna wola ujawniła wszystko, co zdziałała w moim człowieczeństwie. Ta wiedza zdobędzie tak wielką miłość, że się pochylą i pozwolą królować w sobie woli Bożej. Uwielbiony Krzyżu, nareszcie Cię obejmuję. To Ty byłeś tęsknotą mojego serca, męczeństwem mojej miłości. Krzyżu Święty, to Ty byłeś celem moich pragnień, celem mojego życia tu na ziemi. W Tobie skupiam całą moją istotę, w Tobie umieszczam wszystkie moje dzieci, i Ty będziesz ich życiem i światłem, ich obroną, ich pieczą i ich siłą. Ty będziesz we wszystkim dbał o nie i w chwale przyprowadzisz je do mnie, do nieba.
Amen.